Jacek Karnowski, Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń i kolejny gość, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, pan Robert Telus. Dzień dobry, panie pośle. Dobry, panie redaktorze, witam wszystkich telewizorów. Panie pośle, zerknijmy na redakcyjny tablet, bo tam rzeczywiście ciekawa, nawet sensacyjna wiadomość, można powiedzieć. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, komisarz Wojciechowski, powinien zakończyć swoją misję. Będę go o to prosił. Zastrzega, że to jest oczywiście jego wyłącznie, że jest to wyłącznie decyzja pana komisarza Wojciechowskiego. Dzisiaj go będę telefonicznie prosił. Powinien zakończyć swoją misję, ale czy zakończy, to tego po prostu nie wiem, bo ja nie mam żadnego wpływu, czy on jest komisarzem, czy nie. To zresztą jest skrócenie tylko o kilka miesięcy, bo przecież kolejny komisarz będzie wyłoniony przez nową większość. Panie pośle, o co chodzi? Ja myślę, że to chodzi o to, żeby się przeciwstawić tej lewackiej polityce, którą prowadzi Unia Europejska, polityce Timmermansa, jak również Donalda Tuska, bo on ją realizował, i w ramach sprzeciwu tej polityce zrezygnować, żeby w ramach protestu, że ta polityka szkodzi europejskiemu rolnictwu, co za tym idzie polskiemu rolnictwu. Dlatego tutaj myślę, że to o ten protest w tej sprawie chodzi. Czyli tutaj nie chodzi o to, nie wiem, żeby sobie otworzyć drogę na przykład do jakiejś mocnej krytyki Unii, czy też jakiś może wyraz niezadowolenia z pracy pana komisarza Wojciechowskiego, w tym pobrzmiewa. No, bo może lepiej to narzędzie zachować po prostu tak długo, jak się da. Panie redaktorze, no tak, gdyby Unia Europejska słuchała tego, co mówi polski, co mówił polski rząd, co mówi komisarz, to by do tych sytuacji dzisiaj nie doszło. To komisarz Wojciechowski walczył o to, żeby ugorowania było mniej niż oni proponowali. Oni proponowali 10%. To komisarz Wojciechowski wywalczył, że to jest tylko 4%, ale i aż 4%. To ta lewacka polityka o zwijaniu CO2, znaczy o emisji CO2, o ograniczeniu. No, niedawno pani minister polskiego rządu pojechała do Brukseli i powiedziała: musimy dążyć do ograniczenia CO2 o 90%. Panie redaktorze, czy pan wie, co to oznacza? Oznacza to zabicie europejskiego rolnictwa. Całkowicie zabicie, nie zwijanie, ale zabicie europejskiego rolnictwa. I my jesteśmy przeciwko tej polityce, tej religii klimatycznej, którą, ideologii klimatycznej, którą oni prowadzą. Jesteśmy temu przeciwni w ramach protestu. Myślę, że to chodziło panu prezesowi, żeby w ramach protestu powiedzieć, że nie zgadzamy się z tą polityką lewacką Timmermansa, Tuska i Merkelowej, bo i Merkelowa prowadziła tą politykę, że nie zgadzam się, bo to zabija europejskie, a co za tym idzie polskie rolnictwo. Tymczasem zdaniem pana wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, no wszystkiemu właśnie winne jest Prawo i Sprawiedliwość w rolnictwie. Bardzo proszę, żebyśmy wysłuchali tej wypowiedzi lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy możemy prosić o tę wypowiedź? Tu już zaraz reżyserka znajduje i będzie już emitowana. Sprawa protestów rolników w całej Europie jest sprawą poważną. Tak, nie było w Europie takich protestów nigdy. Rozumiemy powody protestów rolników również w Polsce. Zaniedbania ostatnich 8 lat są nie do przyjęcia. Brak opłacalności w rolnictwie jest tragiczny. Doprowadziliście polską wieś na skraj bankructwa. I kto za to odpowiada? Kto jest komisarzem rolnictwa w Unii Europejskiej? Janusz Wojciechowski z PiS-u, nominowany przez PiS na tą funkcję. Co Janusz Wojciechowski mówił o Zielonym Ładzie, przeciwko któremu teraz protestujecie, będąc w opozycji? Wypowiedź na Twitterze, gdzie pan komisarz jest bardzo aktywny, z 16 grudnia 2021 roku. Nie, proszę pana, w sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej, to Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma WPR powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiS. Reforma WPR jest z tym programem w 100% zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników. Jest człowiek w Europie, który zjednoczył wszystkich rolników europejskich i polskich przeciwko reformie, którą zaproponował. To Janusz Wojciechowski. Do dymisji!
Może to jest taka metoda, która będzie działała, znaczy koalicja rządząca będzie przez najbliższe lata, miesiące wychodziła i mówiła wszystko wina PiS. Panie redaktorze, no myślę, że ci, którzy nas oglądają, wiedzą o tym, że w Unii Europejskiej rządzi grupa polityczna, do której należy Polskie Stronnictwo Ludowe. W Unii Europejskiej, nie w Polsce, ale w Unii Europejskiej, w Polsce również, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska i całe lewicowe partie, wszystkie lewicowe partie. Oni rządzą już od wielu, wielu lat w Unii Europejskiej. To oni wprowadzili tę właśnie klimatyczną tą ideologię. Oczywiście tak, panie redaktorze, żeby wytłumaczyć tym, którzy nas oglądają, to tak jak na przykład w Sejmie, Robert Telus byłby przewodniczący Komisji Rolnictwa, i no, byłby tak jak Wojciechowski komisarz, jest komisarzem. No ale czy ja miałbym wpływ na kreowanie polityki rządu? No nie. Rząd by realizował i realizuje tą politykę, którą w tej chwili realizuje. Nawet jakbym był przewodniczący komisji, nie miałbym wpływu. Tak samo i tam. Janusz Wojciechowski walczył o wiele spraw dla nas. Mówiłem o ugrupowaniu, mówiłem o ograniczeniu CO2, o ograniczeniu również środków ochrony roślin. Niedawno, parę dni temu, jako jedyny komisarz postawił swoje odrębne zdanie na temat przedłużenia bezcłowego przywozu towarów z Ukrainy. Jako jedyny komisarz wprowadził. Oczywiście, że można zganiać na niego i będzie i polskie Stronnictwo Ludowe będzie zganiało, ale to przecież pamiętamy wszyscy. Oni rządzą w Unii Europejskiej i ta polityka, ideologia klimatu, że klimat jest ważniejszy od człowieka, to oni ją wprowadzili z Timmermansem, z Merkelową, no i oczywiście Donald Tusk ją realizował tam w Unii Europejskiej. Nie realizuje teraz. Dlaczego realizuje teraz? Panie redaktorze, niedawno minister rządu obecnego pojechała do Brukseli i powiedziała, musimy doprowadzić do tego, żeby ograniczyć CO2 o 90%, a to jest zabicie europejskiego i polskiego rolnictwa. Dziś też usłyszeliśmy w Sejmie bardzo poważny zarzut pod adresem pana ministra, posła Michała Kołodziejczaka, a mówił o tym poseł Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Poprosimy o tę wypowiedź. Wczoraj doszło do sytuacji skandalicznej. Pan Michał Kołodziejczak dzwonił do rolnika z województwa podlaskiego, do pani Julity Olszewskiej. Mam na to screeny, mam na to dowody. I zaczął ją zastraszać. Zaczął ją zastraszać. Mało tego, szanowni państwo, pan Michał Kołodziejczak wysłał do domu pani Julity Olszewskiej osiłków, silnych ludzi. Kazał, którzy kazali usunąć jej film z internetu, który zrobił 3 miliony zasięgu. To jest skandal. Czy pan, panie pośle, też ma informację, że tego typu metody są stosowane przez rząd Tuska, no i w tym wypadku Kołodziejczaka? No jeżeli chodzi o Kołodziejczaka i o to w tej chwili wypowiedź pana posła Łukaszewicza, ja widziałem te screeny, no powiem panu, że to jest skandal. No widział pan? Widziałem te screeny, bo pokazywał mi poseł Łukaszewicz. Tam jest naprawdę zastraszanie. Tam jest powiedziane, że musi wycofać ten filmik. Filmik, który nawoływał do protestów. Filmik, który mówił o tym, że Michał Kołodziejczak zdradził polską wieś. I on kazał to usunąć. Mało tego, tak jak tutaj było powiedziane, do domu przyjechało trzech panów, którzy zmuszali do tego, żeby te filmy usunął. To musi być wyjaśnione. To powinny odpowiednie służby wyjaśnić. Jeżeli tak jest, no to Michał Kołodziejczak powinien za to naprawdę odpowiedzieć. Takich metod, no to są metody, znowu powiem, z metody ze stanu wojennego. Naprawdę. Panie pośle, bo pan poseł Kołodziejczak powiedział z trybuny sejmowej, okej, to spotkamy się w sądzie, ale pan widział print screeny, że Kołodziejczak pisze do pani Olszewskiej, o ile się nie mylę, groźby, tak? Ja widziałem, pokazał mi poseł Łukaszewicz, on ma te screeny, pokazywał mi te screeny, no wyglądają na prawdziwe, panie redaktorze. To ja mówię, to odpowiednie służby powinni już z natury od razu zbadać tą sprawę, bo to pokazuje, no ja, do czego może się posunąć ten właśnie rząd Donalda Tuska, jakimi metodami się kieruje. Panie pośle, a tak konkretnie, dlaczego rolnicy wychodzą na ulicę? Oczywiście polityka klimatyczna, ale czy ona już się przekłada na konkretne życie i funkcjonowanie? No oczywiście, że tak.
Po pierwsze, ta polityka klimatyczna powoduje, że europejskie warunki, stawia się na europejskie warunki rolnictwo, pewne warunki, na które nie stawia się na inne rolnictwo, no nawet za naszą wschodnią granicą Ukraina. I jeżeli my postawimy naszym rolnikom, polskim rolnikom, europejskim rolnikom pewne warunki do spełnienia, bardzo mocno wyśrubowane, no CO2 90%, to do Europy będzie jechał produkty dużo gorszej jakości spoza Unii Europejskiej, spoza Europy. I to się przekłada na wszystkich konsumentów. To nie jest sprawa, ten proces dzisiejszy, to nie jest sprawa tylko rolników. To jest sprawa wszystkich konsumentów, wszystkich, którzy kupują produkty. Bezpieczeństwo żywnościowe jest tak samo ważne, jak bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo obronne, militarne. To są tak samo ważne bezpieczeństwo, a nawet bezpieczeństwo żywnościowe uważam, że jest ważniejsze. I to jest właśnie walka polskiego rolnictwa, europejskiego rolnictwa o bezpieczeństwo żywnościowe każdego Europejczyka i każdego Polaka. To prawda, i to pandemia, wojna na Ukrainie, to wszystko pokazało. Podkreśliło, to wybrzmiało, prawda, że tutaj to jest rzeczywiście, no, żywią i bronią kiedyś mówiono, teraz na pewno żywią, a jak trzeba, to znów będą bronili. Panie pośle, mamy też wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, która dotyczy sprawy posłów Kamińskiego i Wąsika. Ciekaw jestem pana opinii w tej sprawie. Posłuchajmy, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nie ma żadnego wolnego mandatu. Ale... To jest łamanie prawa przez marszałka. I tyle jest. I radziłbym przeczytać ustawę o Sądzie Najwyższym. Jaka izba ma prawo podejmować decyzje w tych sprawach? Tam jest to jednoznacznie napisane. I ta izba podjęła decyzje też jednoznaczne i od tego nie ma żadnego odwołania. Czyli Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli dobrze rozumiemy, nie zgodzi się na to, by po posłach Kamińskim i Wąsiku kolejne osoby z listy, tam jest chyba pan Madziar i pani Pawłowska, objęły mandaty. No panie redaktorze, tutaj nie może się nie zgodzić Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest decyzja Prawa i Sprawiedliwości, to są decyzja tych kolejnych osób, ale te kolejne osoby nie mogą skorzystać z tego, dlatego że Wąsik, przepraszam, poseł Wąsik i poseł Kamiński są dalej posłami. Ja widziałem to postanowienie, ono jest w internecie, postanowienie Sądu Najwyższego, które uchyla decyzję marszałka Hołowni. No panie redaktorze, jeżeli byśmy dopuścili do tego, że to marszałek będzie decydował, kto jest posłem, to za chwilę na tylu samo może wykreślić, bo na przykład, nie wiem, ma krzywy nos albo za duży brzuch, albo źle się wypowiada i jego też może mogą pozbawić mandatu. Od tego jest Sąd Najwyższy. Ten sam Sąd Najwyższy i ta sama Izba Sądu Najwyższego, która stwierdza ważność wyborów. No to jeżeli ta sama Izba stwierdziła ważność wyboru i stwierdziła, że jesteśmy posłami, no na przykład ja i inni moi koledzy, koleżanki i koledzy, to ta sama Izba uchyliła decyzję marszałka Hołowni. I to jest jakby najważniejsza rzecz. Izba Sądu Najwyższego. I dzisiaj dyskutować na ten temat. Myślę, że marszałek Hołownia w swoim takim trochę młodzieńczym, no młodzieńczym ze względu na staż marszałka, zapędził się sam w taki tak zwany polski kozi róg. On nie wie, jak z tego teraz wybrnąć, bo to były jego decyzje. On to firmuje. A tak naprawdę, panie redaktorze, bycie marszałkiem to nie prowadzenie show w telewizji, nawet najlepszej nawet w Polsce, a on przecież prowadził show w TVN-ie. Program show, to taki był program, nawet prowadził przez jakiś czas program religijny. To nie jest show, bycie marszałkiem. Tu trzeba podejmować odpowiedzialne decyzje. Tu się za te decyzje odpowiada. Oczywiście, że on chce pokazać taki Sejm uśmiechnięty, otwarty dla wszystkich obywateli, a symboliczne jest to, że parę dni temu ten Sejm był nawet zamknięty dla posłów. Drzwi tego Sejmu były zamknięte dla posłów. No to pokazuje, że ten człowiek jeszcze nie był doświadczony, jak chce go w jakiś sposób może tłumaczyć. I teraz nie wie, jak się z tego wycofać. No to bycie marszałkiem to nie show telewizyjne. To prawda, to nie show telewizyjny i to showmeństwo, pewnie pan poseł się zgodzi, męczy coraz bardziej, coraz większą grupę osób, bo to jest dobre jako tam przyprawa nad zupę, a nie jako główne danie. Poseł Robert Telus, były minister rolnictwa, był gościem telewizji w Polsce. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Komentowaliśmy między innymi protesty rolników i informacje z ostatniej chwili. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że poprosi komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, by zakończył swoją
misję. Taka prośba ma zostać wystosowana. Nie znamy jeszcze uzasadnienia z panem posłem, ministrem Telusem. Domniemywaliśmy, no, że chodzi o protest przeciwko szalonej polityce Komisji Europejskiej. Ja dziękuję. Telewizja w Polsce teraz zaprasza na króciutką przerwę i wracamy. Ciekawi goście, ciekawe tematy.